Jesteśmy teraz przy komisie samochodowym. No był tutaj Polonez, którego chcieliśmy zobaczyć. Nie ma, bo Polonezy to są zajebiste auta i się szybko sprzedają. Ale jest. Ale jest maluch na sprzedaż. O, jest nawet Opel Karu. To jest Karu. Poloneza już nie ma. No. Ale jest za to biały maluch. Ale nie ma ceny. Ale polski maluch, patrz. No a co, nie były... No wszystkie były w Polsce robione, to były polskie, no. No były włoskie, wiadomo jeszcze, no. Polski Fiat, no. Nie ma ceny, no, nie wiemy. Z jednej strony jedno lusterko inne. Chromowane, to Chromodora się chyba nazywa. A z drugiej strony jest plastikowe. Tak. Ja właśnie do mojego Borowicza chcę kupić takie chromowane. O, to będzie fajnie wyglądało. Tylko nie wiem, czy one dużo dają tego, no, widoku w tych lusterkach. Ale będą ładnie wyglądać. Ładnie na pewno. Bo te czarne, które mam, to są od malucha. Ale wygląd fajny w środku. Chodźcie ładne wnętrze. Nigdy w maluchu nie siedziałem. Jak to w ogóle możliwe? A ma głośniki. No właśnie, fajnie z tyłu zrobiony. Ktoś zrobił z tyłu głośniki. No. Ciekawe, ile to kosztuje. No. No nie ma ceny, chyba że po prostu jest postawiony tak tutaj po prostu i już. No. Ale w szakach postawiony. Niezły. Ciekawe, za ile by sprzedali. Chcielibyś kupić. No to co, kupujemy na spółę i szalejemy? A za ile byś go kupił? Za ile bym go kupił? Jak najtaniej, ale warty pewnie jest, myślę, 2-3 tysiące. Ale ile byś dał najtaniej, a ci najwięcej? Za? No to 2 tysiące bym za takiego malucha mógł dać. Ja dał 400 zł może? 300? To już nie te czasy. To pewnie już. To już nie te czasy. Jeszcze głośniki same warte pewnie tyle. To głośniki wstawić do Skody. No dobra, to jedziemy, no.